W Encyklopedii Staropolskiej opowiadałem Wam o wielu awanturnikach, których życiorysy to gotowy materiał na scenariusz filmu przygodowego. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić jeszcze jedną taką postać. Najsłynniejszego banitę. Samuela Zborowskiego. Zborowski żył w XVI wieku. Był człowiekiem gorącej krwi, a przy okazji, jak wielu jemu podobnych, dobrym żołnierzem uwielbianym m.in. przez kozaków niżowych. Samuel zapisał się też w historii jako bohater wielu skandali. Ostatecznie doprowadziły go one do sporu ze Stefanem Batorym i Janem Zamoyskim. Sporu, który kosztował go głowę. Ilustracją dla dzisiejszego odcinka będą malownicze ruiny zamku w Krupem w województwie lubelskim. Twierdza ta należała niegdyś do Samuela Zborowskiego, choć najprawdopodobniej nigdy nie była jego główną siedzibą. Do dzisiaj przetrwała w formie ruin, a mimo to wciąż imponuje swoją urodą. Zanim przejdę do opowieści o życiu i śmierci Samuela Zborowskiego, serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Większość oglądających nie jest subskrybentami Encyklopedii Staropolskiej. Moją misją jest szerzenie wiedzy o I Rzeczpospolitej, częściowo zapomnianej, częściowo obudowanej wieloma negatywnymi stereotypami. Jeżeli więc chcesz mi w tym pomóc, kliknij przycisk subskrybuj. Wielkie dzięki! Samuel Zborowski, herbu Jastrzębiec, urodził się około 1540 roku. Był przedstawicielem potężnego i wpływowego rodu. Wielkie nazwisko oznaczało wielkie ambicje. I rzeczywiście, Samuel, jeszcze jako relatywnie młody człowiek, ledwo przekroczył 30, mocno zaangażował się w pierwszą wolną elekcję. Podobnie jak jego bracia, Piotr, Jan i Andrzej, nasz bohater popierał wówczas Henryka Walezego. Młodzi Zborowscy byli synami sławnego Marcina Zborowskiego, kasztelana krakowskiego, jednego z pierwszoplanowych magnatów z czasów ostatnich Jagiellonów. Po śmierci Zygmunta Augusta, w pierwszej wolnej elekcji, upatrzyli oni szansę na wzmocnienie swojego rodu. Uczestnicząc w sejmach, sejmikach i poselstwach, kaptowali masy szlacheckie dla Francuza. Zadbali też, aby zauważył ich sam Walezjusz. Zaprezentowali się przed nim, zanim nawet zdążył wkroczyć w granice Rzeczpospolitej. Ich starania zakończyły się sukcesem. W 1573 roku Henri de Valois został pierwszym elekcyjnym królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W granice swojego kraju wjechał na początku 1574 roku. W lutym jego skroń ozdobiła królewska korona. Z tej okazji na Wawelu zorganizowano wielką uroczystość. Zborowscy w tym momencie mogli być uznawani za najpotężniejszy ród magnacki w kraju, brylujący na salonach, wpływowy i ogrzewający się w blasku królewskiej korony. W 1880 roku Stanisław Tomkiewicz w swoim szkicu Król Henryk Walezy a Zborowscy barwnie opisywał jedną z uczt, jaką wydano z okazji zakończenia pierwszej elekcji. Wieczorem dano ucztę, a znajdowali się na niej obecni senatorowie polscy i ambasadorowie mocarstw zagranicznych. Między magnatami polskimi byli Jan i Piotr Zborowscy, miecznik koronny Andrzej Zborowski i czwarty brat, Samuel. Czterech członków jednej rodziny, czterech braci rodzonych, a każdy i z rodu i z imienia jak nie mniej wybitnego stanowiska w Rzeczypospolitej. Jaśniał pomiędzy panami polskimi, którzy w zebraniu dawali obraz jakby zgromadzenia królów całego świata. Szybko jednak okazało się, że były to miłe, złego początki. Jeszcze w trakcie uroczystości koronacyjnych Zborowscy musieli zmierzyć się z ogromnym skandalem. Jego przyczyną był krewki charakter Samuela. Spośród braci to właśnie Samuel miał najgorętszą krew. Był rozmiłowany w zwadach, szabli i kopii. W czasie turnieju wydanego z okazji koronacji Walezego wbił on kopię w ziemię i wyzwał na pojedynek każdego, kto byłby mu równy dzielnością i stanem. Wyzwanie podjął niejaki Karwat, sługa hrabiego Jana Tańczyńskiego, prywatnego wroga Zborowskich. To pozornie niewinne zdarzenie wywołało burzę. Karwat nie był szlachcicem i nie pochodził z Rzeczpospolitej. Samuel wpadł w furię i uznał, że jest to prowokacja.
Uniesiony potęgą i dumą swojego rodu, wyzwał na pojedynek samego Tenczyńskiego. Do potykania się z Karwatem wysłał zaś jednego ze swoich służących. Ten pojedynek przegrał, co jeszcze bardziej rozzłościło młodego Zborowskiego. Wściekły magnat ze swoimi ludźmi rzucił się na orszak Tenczyńskiego. Wywiązała się bójka. Postronni szlachcice zaczęli rozdzielać walczących. Jednym z nich był niejaki Andrzej Wapowski, kasztelan przemyski. Wkroczenie między wódkę a zakąskę skończyło się dla niego tragicznie. Zborowski, nie bacząc na nic i nikogo, zdzielił go czekanem w łeb, poważnie przy tym raniąc. Tumult trwał, strzelano, bito się szablami. W tym czasie Henryk Walezy, widząc całą awanturę z okien swojej komnaty, nie rozumiejąc do końca co się dzieje, doszedł do przekonania, że szlachta chce go rozsiekać. Nakazał więc zawrzeć wrota i przygotowywał się wraz ze swoimi ludźmi do obrony. Ostatecznie Walezjusza nikt nie skrzywdził, a cały rozgardiarz w końcu się uspokoił. Samuel zbiegł z Wawelu, a Tenczyński z Wapowskim ruszyli do króla, aby poskarżyć się przed jego majestatem. W tamtych czasach tego typu awantury pod bokiem królewskim były karane tylko w jeden sposób – na gardle. Sprawę pogarszał fakt, że Wapowski kilka dni później zmarł, co czyniło Samuela mordercą. Francuz mógł w tej sytuacji albo srogo ukarać Zborowskiego, zyskać przy okazji uznanie mas szlacheckich, stracić za to poparcie Zborowskich, albo odwrotnie – stanąć za Zborowskimi i narazić się na gniew szlachty. Wybrał kompromis i jak to zwykle bywa w przypadku kompromisów, nikogo tym nie zadowolił. Ostatecznie Samuel został wygnany z kraju, został skazany na karę banicji, jednak bez utraty czci. Miał stracić cały majątek, ale ostatecznie udało mu się go zachować. Kara była więc dotkliwa, a jednak nie tak sroga, na jaką liczył Tenczyński i jego ludzie. Samuel opuścił więc kraj. Wkrótce to samo zrobił i Henryk Walezy, któremu chyba ciążyła korona Rzeczpospolitej. Walka o nią wkrótce rozgorzała na nowo. Zborowski w tym wszystkim spadł na cztery łapy. Okazało się bowiem, że wylądował w miejscu najlepszym z możliwych. Na drodze księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego. Jak wiadomo, Stefan Batory w 1576 roku niespodziewanie został nowym królem elekcyjnym Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wraz z monarchą, wyposażony w królewskie glejty, powrócił do kraju i Samuel. Siedmiogrodzianin różnił się jednak od Walezego pod każdym względem i nie miał zamiaru tolerować szlacheckich wybryków. Król Stefan szybko dostrzegł, że opieranie się na Zborowskich to nie najlepszy pomysł. Swoją politykę tworzył z innym magnatem, Janem Zamoyskim. Zborowscy, jak łatwo się domyślić, byli wściekli i zawiedzeni, dlatego bardzo szybko przeszli do opozycji wobec króla. W tej sytuacji nowy monarcha nie tylko nie cofnął banicji Samuela, ale i traktował go z dużą rezerwą. Ten zaś, licząc na rehabilitację, wziął się za robienie tego, w czym czuł się najlepiej – rąbanie szablą. W 1580 roku wziął udział w kampanii wielkołódzkiej, zasłynął brawurowymi akcjami. Przykładowo na moście przez Tupończe wraz z Markiem Sobieskim i Stanisławem Żółkiewskim zarąbali we trzech 70 Moskali. To i inne dokonania nie przekonały srogiego króla. Nie zamierzał on zdejmować banicji z Samuela. Zborowski wpadł we wściekłość i wkrótce opuścił szeregi wojsk batoriańskich. Podążył na Zadnieprze, tam gdzie podobni jemu awanturnicy mogli liczyć zarówno na ludzi, jak i wojenną chwałę. Jego nazwisko musiało być już znane w Rzeczpospolitej, ponieważ kozacy bardzo szybko obwołali go swoim hetmanem. Tak o tym pisał w XVI-wiecznym herbarzu Bartosz Paprocki. Kozacy niżowi, wiedząc go być mężnym, hojnym, a dobrej sławy chciwym, wskazali do niego, żądając go o to, aby był hetmanem ich, który niedługo się na to rozmyślając, jako człowiek magni, a nimi, posłał im zaraz przez posły upominki i pieniądze, chcąc je sobie zjednać na potrzebę ku otrzymaniu dobrej sławy ojczyźnie i domowi swemu. Choć Zborowski tłumaczył, że na czele kozaków chce walczyć z Moskalami, to w kolejnych latach wyprawiał się przede wszystkim na tereny tureckie, rozzłoszczając tym sułtana Murada III i samego Stefana Batorego, któremu zależało na poprawnych stosunkach z Imperium Osmańskim.
W akcie prywatnej zemsty Zborowski palił też posiadłości należące do najbliższego współpracownika króla, Jana Zamoyskiego. Napięcie między Zborowskim a Batorym i Zamoyskim narastało. Samuel, jak to miał w zwyczaju, nie gryzł się przy okazji w język. Groził podobno, że porwie samego królewskiego kanclerza Zamoyskiego, aby uwięzić go, a potem zabić. Ciągłe prowokacje w końcu przyniosły odpowiedź. I była ona godna króla, który w herbie miał trzy smocze zęby. W 1584 roku Samuel powrócił do Rzeczpospolitej, nie bacząc na ciążący na nim wyrok banicji. Chcąc pokazać, ile sobie robi z dekretów królewskich, obozował w pobliżu Krakowa, polował w Puszczy Niepołomickiej. Groził, że wraz ze swoimi ludźmi napadnie miasto. Wówczas stało się coś, czego się nie spodziewał. Zamoyski, dowiedziawszy się, że Banita przebywa we dworze swojej siostrzenicy w Proszowicach, nieopodal Piekar, wyruszył na czele znacznych sił, aby go zwyczajnie pojmać. Napad na proszowicki dwór był błyskawiczny. Samuela, zaskoczonego, nagiego i bezbronnego, po krótkiej zwadzie pojmano i przewieziono na Wawel. Takie traktowanie szlachciców zdarzało się niezmiernie rzadko. Tym razem było to możliwe, ponieważ Batory był zdeterminowany, aby skończyć nie tylko z Samuelem, ale i jego braćmi, nieustannie spiskującymi przeciwko władzy królewskiej. Samuela torturowano, aby wydobyć od niego zeznania obciążające członków jego rodziny. Gdy to się nie udało, Zamoyski spytał podobno króla, co ma robić. Batory w swoim zwyczaju odpowiedział: Canis mortuus non mordet, czyli martwy pies nie kąsa. Oznaczało to zgodę na zgładzenie magnata. Rzadko zdarzało się wówczas, aby w Rzeczpospolitej tak srogo karano jemu podobnych. Bogata szlachta przyzwyczajona była raczej do nieustannej gry w kotka i myszkę z majestatem królewskim. Dlatego decyzja króla i działania Zamoyskiego spotkały się z ogromnym niezadowoleniem ogółu herbowych, czujących zagrożenie dla swojej wolności i złamanie prawa nienaruszalności osobistej. Batory był jednak nieugięty. Nie był królem malowanym jak Henryk Walezy i swoją decyzję podtrzymał. 26 maja 1584 roku Samuela Zborowskiego ścięto. Dla części szlachty stał się on symbolem walki z tyraństwem monarchy. W rzeczywistości bliżej mu było do aroganckiego zabijaki niż do bojownika o wolność. Wykonanie wyroku na Zborowskim, rzecz rzadko spotykana w dawnej Rzeczpospolitej, zapisała się w historii wielkimi literami. Odtąd Zamoyski, przez dziesięciolecia trybun szlachecki, zaczął tracić popularność. Batorego zaś obwołano tyranem, czyhającym na szlachtę. Król zresztą krótko po tych wydarzeniach zmarł, przedwcześnie kończąc swoje rządy. Sami zaś Zborowscy, zepchnięci na margines, oskarżani o spiskowanie przeciwko królowi, stopniowo tracili swoją potęgę. W kolejnej elekcji stanęli po stronie Habsburgów, wspierając ich zbrojnie. Po wygranej przez zwolenników Zygmunta III Wazy bitwie pod Byczyną, Zborowscy utracili całkiem dawne wpływy. W pierwszych dziesięcioleciach XVII wieku główna linia rodu ostatecznie wygasła. Samuel przeszedł zaś do legendy. Jego życiorys był inspiracją dla Juliusza Słowackiego, Jana Matejki czy Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pod koniec lat 80. przedstawiono go w serialu Kanclerz. Sława awanturnika przetrwała więc wieki. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawiania łapek w górę i wspierania mnie za pośrednictwem portalu Patronite. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!